Hej, cześć, witajcie, z tej strony Krezus. Dzisiaj witam Was w Q&A, które miało być 2 tygodnie temu na kanale, ale nie było, więc nadrabiam, żeby było jasne. Mam tutaj karteczki z Waszymi pytaniami i to możemy zaczynać. I od razu z grubej rury lecimy. Dlaczego ludzie najczęściej tną się na nadgarstkach? Pyta się Pawelec. Mi się wydaje, że to dlatego... Że po prostu jest to najbardziej reklamowana w każdym filmie, jeżeli ktoś się tnie, no to nie tnie się tu, prawda? Tylko na nadgarstkach. Po pierwsze, jest to bardzo reklamowane wręcz. A po drugie, czasami niektórym odbija i po prostu sprawdzają w internecie, gdzie są najbardziej ukrwione miejsca w naszym ciele i po prostu, no i wychodzi, że tu. I według nich to jest takie wręcz cool, żeby się pociąć tutaj, a nie na przykład tutaj, gdzie nie będzie widoczne. Ludzie się oszpecają, na przykładzie mojej koleżanki to jest masakra. To tak ohydnie wygląda, to oszpeca cię. Nie wiem, dlaczego ludzie się tną. Naprawdę, jak macie problemy, to nie skaczcie z balkonu. Nie tnijcie się. Pójdźcie się wypłakać komuś w ramię. Albo nie wiem, albo pójdźcie do psychologa. Whatever, ale czemu się od razu zabijać? Albo szpecet, nie rozumiem tego. No okej, okay. Następne pytanie, jak mam na drugie imię? Na drugie imię mam Łukasz, jak po moim kochanym tatusiu, pozdrawiam. A zresztą to już mówiłem w zeszłym odcinku, jestem Jakub Łukasz Łuczak. No więc tak wygląda moje imię po moim tatusiu. Tata ma bardziej. Ach, mój tata jest Łukasz Jakub, więc tak się zamieniliśmy. Ulubione jedzenie. Moim ulubionym jedzeniem jest kuchnia włoska. Już nie mówiąc o pizzy, ale to pizzę też lubię, ale ogólnie włoska kuchnia. Ulubiony napój jest to, oprócz wody, bo wodę staram się pić, jest to chyba iced tea, jeżeli już miałabym coś wskazać. Takie różne iced tea, czy fuse tea, chociaż fuse tea jest ohydna, ale nasty, czy na przykład Lipton, to jest super. Czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywam na YouTube'a? Tak, dobrze wiedzą. Zresztą pomagają mi czasami. Na przykład możecie się wrócić tam, zeskrolować. Jak nagrywałem vloga z mojego pokoju, pokazywałem mój pokój po remoncie, to tam taki pan z długą brodą sobie obok mnie siedzi. To był mój tata. No teraz już niestety zgolił brodę, za co nie wybaczę mu. No ale zdjęcie z moją dziewczyną. No to masz gdzieś tutaj sobie teraz powinno... śmigać. No, mam nadzieję, że wystarczy. Trudniejsze klimaty. Kto cię zawsze wspiera? Na szczęście mam takich parę osób, które mnie zawsze na duchu przytrzymają, już nie mówiąc o rodzicach, pomogą. Mam takie osoby i bardzo im dziękuję. I nie będę podawał imion i nazwisk, bo nie. Ale pozdro dla kumatych, jeżeli ktoś się jeszcze nie skapnął, to spoko. Mnie to tam nie przeszkadza, wiecie jak to jest. Ile masz centymetrów? Oczywiście wzrostu. Mam 1,52 m. Na czym ubolewam? Jestem malutki. Popatrzcie, jaki jestem mały. Jestem Karzełek. O, Kuba Karzeł. O, już wiem, jak się nazywa mój kanał. Kuba Karzeł. Będzie okej. Okay. Dobra. Jakie nowe pomysły na kanał? Wiesz co, oprócz tego, co robię teraz, to nie za bardzo mam pomysł. Kiedyś miałem pomysł, w sumie nadal jest w trakcie realizacji, żeby takie mity różne sprawdzać. Takie, na przykład każdy jako dziecko miał jakiś mit w sobie, w sensie nie mit, co po prostu coś, co wydawało mu się, że zawsze jest prawdą. Na przykład, że na przykład jak Biedronka ma 5 kropek na sobie, to ma 5 lat, co było totalną bzdurą. Po prostu jedną wielką plotką, co... A ja żyłem tym faktem całe moje dzieciństwo. Naprawdę. Całe. Masakra. Zrób vloga ze swoją dziewczyną. Mógłbym zrobić. Nie wiem, czy ona będzie chciała. Zobaczymy. Będziesz nagrywał live? Na razie nie. Mógłbym nagrać, ale nie ma po co... Panie, przestań pan skrobać! Przestał.
Masakra. No, chyba pan przestał. Dobra, czy będę nagrywał live? Nie, live'ów na razie nie będę nagrywał, bo nie ma po co, jest was niecałe 150, a ile na raz osób ze 150 może być aktywnych? Nie wiem, ze 2-3. Troszkę się nie opłaca. Więc na razie się nie zapowiada. Moja ulubiona gra. Moją ulubioną grą jest chyba World of Tanks, bo to jedna z jedynych gier, która mnie tak wciągnęła. Już nawet CS mnie tak nie wciągnął jak World of Tanks, więc macie odpowiedzi. Dobrze. Najbardziej niezręczny moment w moim życiu. Szczerze? Takich momentów miałem pierdylion i nie umiem powiedzieć, który był najbardziej. Jestem królem przypałów, więc... A nawet nawet w szkole umiem to potwierdzić, że jestem królem przypałów. Pozdrów dla kumatych. Więc nie umiem powiedzieć. Niestety. Ale cóż. Najbardziej przypałowa osoba, jaką znasz? Nie powiem, ale podpowiem tyle. Nie ma zdjęcia profilowego. Jeżeli się skapnął, to ta osoba skapnęła, to dobrze. Czy na kanale będą kiedyś jakieś gry? Próbowałem już nagrywać gry, ale jest to o tyle trudne, że ja nie umiem opowiadać, tłumaczyć i jednocześnie grać. Potrzebuję trochę wprawy. Na razie się nie zapowiada. Co w tej chwili robisz po szkole? Teraz akurat nie mam mnie w szkole, bo rano wymiotowałem. I co robię po szkole? Ogólnie to teraz muszę czytać Krzyżaków, co mnie już strasznie nudzi. Odrobić lekcje oczywiście, zjeść coś i jeżeli mam dużo więcej wolnego czasu, to gram. No, gram sobie. Kim chcę zostać w przyszłości? W przyszłości chciałem zostać albo operatorem kamery, albo reżyserem filmów, albo taki mój wymarzony wręcz zawód, to jest bycie architektem, nie architektem wnętrz, tylko na przykład projektować budynki, czy domy, czy mieszkania, to domy. No wiecie, o co chodzi. Wypowiedz się o twojej klasie. Uwielbiam moją klasę, chociaż strasznie żałuję, że doszedłem do was dopiero rok temu. Tak, rok temu? Nie, 2 lata temu teraz. Naprawdę tak, mi tak szkoda, że tak późno, bo nie miałem czasu z nikim się zżyć, żeby być tak blisko siebie, jako przyjaciel, przyjaciółka, no. Ale naprawdę jest super, oprócz tych niektórych ludzi, dzieciaków, które są po prostu odsunięte, same z siebie się odsuwają od nas. To jest naprawdę super, uwielbiam ją. No i jeszcze parę tam osób, wiecie, trzeba byłoby utemperować, ale to dyskretne oczko. Dobrze, kolejne pytanie. Aha, muszę sobie kartkę przerzucić. Moje ulubione lody. Moimi ulubionymi lodami są kaktusy na patyku. Wszystkie kaktusy w sumie są dobre na patyku, więc to jest moja miłość. A jeżeli chodzi o smak, bo może chodziło o smak, no to smak to wanilia, malina, truskawka, takie dla odmiany. Czekoladę już nienawidzę. Ulubiony film. Moim ulubionym filmem takim zagranicznym, amerykańskim jest Rush Hours 2 i 3, czyli Godziny Szczytu 2 i 3. To jest super komedia. Nie wiem jak to nazwać, to jest komedia i film akcji. I to jest świetne, a polska komedia to jest Chłopaki nie płaczą. Jest super. Spoko osoby z klasy. Spoko osoby z klasy. Mela, Paweł, Ania, Gosia, Stasiek, Kuba Gwardys. Ja kogoś ominąłem, to z góry przepraszam. Jakby to się jeszcze pokażą napisy tutaj gdzieś tu. No gdzieś tu no. Pojawią się napisy, świetnie. Jakich osób nie trawisz?
Ja nie trawię osób, które sądzą, że im wszystko wolno. Chodzą za tobą, poprawiają cię. Poprawiają nawet jak powiesz, jak się przejęzyczysz. Nie chodzi mi, że się przejęzyczysz w stylu powiesz wziąć, tylko na przykład po prostu się przejęzyczę. Dwie literki mi się połączą. To niektóre osoby umieją ze mną chodzić i mnie poprawiać. I to jest naprawdę dla mnie męczące i niefajne. Albo po prostu jak gadam sobie, bo ja siedzę z tyłu i sobie gadam z kimś, a ta osoba usłyszy coś, że nie ten, odwraca się na środku lety i krzyczy. Co? No więc tak trochę wiecie. No takich osób nie trawię. Myślę, że uda ci się kiedyś wybić na tym? Myślę, że tak, ale dopiero myślę, że za 2-3 lata może dopiero. Bo teraz nie za bardzo systematycznością jest dobrze. Czy Polska wyjdzie z grupy na Mistrzostwach Świata w tym roku, w czerwcu? Obawiam się, że będzie to bardzo trudne, bo mamy takich przeciwników jak Kolumbia czy Senegal, co oni nie są prostymi rywalami, ale trzymam kciuki, bo jestem Polak, rodak, cebulak, Janusz, więc trzymam kciuki. Pokaż swoją dziewczynę. No to już tam pokazywałam, to sobie wróć. Te parę minut. Czy mam jakieś zwierzątko? Tutaj u siebie w domku mam rybki, a u mamy w mieszkaniu mam kota. Kota Ragdola. Luna się zwie. Jak się układa mi i Marcie, mojej dziewczynie? Jest to, dobrze się układa, nie ma żadnych sporów, na razie takich większych. No, fajnie, że pytasz. Ulubiony kolor? Chyba czerwony albo żółty. Ulubiona zupa? Rosół. Ulubiona potrawa? No to tam włoska kuchnia. Najlepszy film? No to już tam też miałeś wcześniej. No, to wszystko. Dzięki wielkie, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało, tak trochę spóźnione, no ale wiecie, lepiej to, lepsze to niż nic. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia!